bardzo przejrzyste sterowanie klimatyzacją. Tu nie ma żadnych udziwnień, po prostu mamy tutaj taki podłużny, nazwijmy go guzik, który jeśli podniesiemy do góry, powoduje, że temperatura wzrasta. Jeśli będziemy go wracać z góry, temperatura maleje. Tutaj jest siła nadmuchu, oczywiście regulacja dla prawej i lewej strony. Bardzo ciekawe pokrętło, ciekawe i bardzo użyteczne. W tej chwili mamy pokrętło ustawione na C. To pokrętło pozwala wybrać tryb pracy. Jeśli ustawimy na C, tak jak teraz, to znaczy komfort. Jeśli ustawimy na S, tak jak teraz, to znaczy sport. Mamy również tryb Sport Plus i wówczas utwardzają się i amortyzatory, a sterowanie silnikiem pozwala wykręcać go na wyższe obroty. Tak to wygląda. Być może będzie słychać. Mam nadzieję, że było. Wtedy silnik zachowuje wyższe obroty. Mamy również tutaj możliwość wyłączenia systemu ESP. Mamy również możliwość ustawienia twardości amortyzatorów. Pokrętło do regulacji i nawigacji, i tego, co się dzieje na ekranie. Bardzo proste i bardzo logiczne. Mniej skomplikowane niż BMW i mniej skomplikowane niż Audi. Co ciekawe, dźwignia biegów to joystick. Do tej pory prowadzenie tej dźwigni było po takiej krzywej i każda pozycja oznaczała pewną sekwencję, pewną pozycję skrzyni biegów. Natomiast tutaj wystarczy tylko przesunąć ten lewarek do przodu lub do tyłu i właściwie to działa tak jak joystick. Jeden ruch i jedna pozycja wybrana. W tej chwili na przykład wybieram R, czyli wsteczny, w tej chwili neutral, a w tej chwili D, czyli drive, i możemy ruszać drogę. Włączymy parking. Też ciekawostka, parking nie jest włączany, tylko wciskany guzikiem, tak jak pokazałem. Ale oczywiście pozostał tradycyjny pedał po lewej stronie i hamulec ręczny jest nożny. Tutaj mamy dźwignię, która powoduje zwolnienie tego hamulca. Mercedes włożył tutaj to wszystko, co miał najlepszego. Oczywiście to nie jest w serii, to jest w opcji i odpowiednio kosztuje. Ile kosztuje takie auto? No, ci, którzy kupują, właściwie nawet nie pytają o to, ale trzeba mieć minimum 500 000 zł. Ile takie auto pali? No, oczywiście można pytać i o takie rzeczy. Spalanie teoretycznie wynosi 12 litrów, ale to jest oczywiście teoria. Praktyka jest taka, że to auto przy normalnym eksploatowaniu w mieście, przy takiej w miarę spokojnej jeździe, spala między 20 a 25 litrów benzyny 98 wysokooktanowej na 100 km. Przyjemność musi kosztować. 525 koni trzeba czymś karmić.